Polowanie na tocy z Ligi Francuskiej. Czas zacząć. W dzisiejszym materiale otworzyłem kilkanaście paczek 85 plus razy 5. Paczkę z ikoną 90 plus, a jako wisienka na torcie player pick 1 z 5. 90 plus toc za 30 poziom. Oj, działo się dużo. Ostatnia szansa na tocy z La Liga. Spontanicznie otwieramy tę paczkę błyskawiczną. Jakiś tocik. Nie opłacało się. Chociaż Courtois 90. Czy w środku jeszcze coś może być? Ogólnie ta paka jest strasznie przeceniona. 85 skład za Courtois to raczej dobry deal nie był. Mamy jeszcze pakę. Kondzik nas poprosił paczkę 15 piłkarzy 83 plus. Jeszcze notocy z La Liga. Donnarumma. Jest już godzina 19, zaczynamy tocy z Ligi Francuskiej. Na sam start paczka szybka, błyskawiczna, czyli 5x84+. Trafmy już tocy jakiegoś dobrego. Ojojoj, nie opłaca się raczej tej paczki robić. Hiszpan HPD Busquets. Potężnie traf, chyba na duplikacie nawet. Nie, nawet. Ale fatalna ta paka, to naprawdę do zapomnienia jest. Jest paczka za 10 monet, to sobie otwórzmy od razu. Może akurat coś się trafi. Bez ekranów. Zobaczmy, co tam jest w SBC. SBC mamy... Oho, Kimpembe. Ale to, ta karta jest chora po prostu. Ta karta jest chora. Jakie składy? 8-1, 8-5, 8-7, 8... W sumie, powiem wam szczerze, nie jest tak drogo. Więc naprawdę, jak za taką kartę, to jest promocja. To jest promocja, jak za taką kartę. Sam nie wiem, czy nie zrobię. Chyba się nawet na niego skuszę. Naprawdę, tak ile to będzie? 500 może, 400... Nie wiem, ciężko stwierdzić w sumie ile, jak teraz foder stoi. No jest ikona, jest ulepszenie codziennego logowania. Teraz zobaczmy, co jest w zadaniach. Od Traore, tutaj mamy to PD, strzeli 7 goli, to za chwilę zrobimy. Czerwone opęda, to nie wiem, jakiś błąd jest? A, czerwone karty po prostu dali. I jakieś piki z League One. I papeł. Ale... A dobra, to jest dodatek. Nie skumałem, przepraszam. To jest dodatek do finałów mistrzostw. Więc bardzo fajne, fajny dodatek. No 11 na pewno zrobię, więc będę miał te wszystkie tutaj rzeczy. Ale to trzeba tylko składem z League One grać. To nie wiem, czy zrobię. Zobaczymy zresztą. Ale zobaczmy sobie przede wszystkim, na jakie karty będziemy w tym tygodniu całym polować, czyli drużyna sezonu Liga, League One. Patrzymy, Messi 4x4, niestety nie podlecił gwiazdek, no ale to jest po prostu karta z cyklu top. Mbappe to nawet nie będę mówił, bo to chyba każdy wie, że to jest jedna z lepszych kart w grze. Lacazette 5 sztuczek dostał? Dostał 5 sztuczek, więc będzie równie drogi. Marquinhos też, genialne. Patrzcie na Davida, jakie fajne zdjęcie dostał. Też fajna karta, 4x5, też będzie drogi pewnie. Ben Yedder to chyba też nie trzeba mówić. 5 słabszej nogi. Merino dosyć ciekawie też wygląda. Marco Verratti 5 słabszej nogi również. Będzie solidnie do tego. Klaus, Samba bramkarz. Nuno Mendes, Fofana, Cabrella, André i Todibo. No te karty Francji to będą trollowały nam Mbappe, Lacazette'a i Ben Yeddera. Ale wiem, że jeszcze jest Neymar między innymi. Tylko że on jest w wersji Tots Moments, także zobaczmy sobie te momenty. Czy oprócz Neymara jakieś trole będą? Renato Sanchez, Neymar 5x5, 4x4, ale ta karta naprawdę nie wiem ile będzie kosztować, na pewno będzie wybitnie droga. Sissoko jakie staty dostał? 3x3, ale staty naprawdę solidne. No te tocy to chyba są najlepsze tocy do tej pory. O, jest tocik! Ajajajajaj, ale jest tocik, to można się cieszyć, że jest toc. Nie wiem, co to za liga, ale już to zadało jednego. To może jeszcze jeden jakiś wleci. Nie, tu nawet złotej karty rzadkiej nie ma. Joselu. Mamy pierwszy skład na ikonę gotowy. To sobie przepalam wszystko. Karty może spoko przepalam, ale to i tak dla mnie jest szrot. I pierwszy skład 87 gotowy. Zobaczmy od razu paczkę 80 plus. Za to może jakiś tocik wymienny. Nie, jakieś ekrany. Jakiś N. Bobby Firmino. Dobra, drugi skład przepalam Modricia. Może was to dziwić, ale... No mam go jeszcze na Quixelu, na webapie do odzyskania, także ja sobie po prostu go odzyskam. Dobra, mamy ikonę gotową. Totalnie tutaj odleciałem, takie silver przepalam na karty, na skład 8-3, ale dobra, ikonę mamy gotową.
Najpierw przepowiednia klasycznie. Zobaczymy, jaką narodowość nam dadzą w tej paczce poprzedzającej, że tak powiem. Oby jakaś Brazylia nam tutaj wyleciała. Może to Mbappe tutaj już będzie. No jest Silver. Chorwacja, Luka Modric. To się trochę spóźnili, że tak powiem. No Ukraina, nie, Szewczenko mi nie dawajcie. Nie, 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 jej, nie. Nie chcę Szewczenko. Tylko nie Szewczenko, inne szroty. Ktoś dobry. Nie Prime, tylko nie Prime. Ja pierdolę. Nie. Fuck you. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nawet... Ja nie mogę, to nawet fodder nie jest. To nawet fodder nie jest, no tyle kart na to poszło. A wy wywalaj ty. Jeszcze mamy paczuszkę z tocem La Liga. Mimo, że już tocy z francuskiej są dostępne, to mamy paczkę z La Liga. Vinicius Ter Stegen. Nie zaczarowałem tutaj. No Ter Stegen. Po prostu Niemiec. Błyskawiczną paczkę, totalnie nieopłacane, bo przepałem 9-5, 9-1, 9-2. Ale może jakiś tocik w końcu z francuskiej wypadnie. Wszyscy na to liczymy, myślę. Wszyscy co na streamku są. Jutro ogólnie, w zasadzie dzisiaj to, jak to oglądacie, będzie stream jak około godziny 12. Nagrody za Pucz Champions otworzymy. Zobaczmy, oby było na niebiesko i toc. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Mbappe. Nie no, Benzema, nie mogę 45 minut wcześniej wylecieć. Karimku. Modric i Benzema, nie mogliście, a czy Modricia już mam, ale nie mogliście na przykład 45 minut wcześniej wylecieć? Taki problem? No nic, no nie zwróciło się totalnie. Panie i panowie, nadszedł wielki moment, 30 level. Pewnie zastanawiacie się, co wezmę. Sam do końca jeszcze nie wiem, bo paczka naprawdę kusi, ale pik jeszcze bardziej. I ogólnie zrobiłem głosowanie na YouTubie i na Discordzie. Na YouTubie przeważyła paczka, ale ja się chyba zasugeruję naszym Discordem. Potwierdzam to. Mamy pikę, ja sobie wyłączę monitor, bo to musi być z odsłanianiem, bo taką okazję ja nie zmarnuję na odsłanianie. Mam nadzieję, że to wszystko jest w miarę dobrze ustawione. Jest 5. Poszło. Poszło. Może najpierw to za mojej głowy sobie otworzymy. Jest moment. Może schylę. Sissoko! Chyba win już jest. Już pierwszy chyba win. Nie wiem, ile Sissoko kosztuje, szczerze. Potem sprawdzimy, ale może ktoś będzie jeszcze lepszy. Powolutku. 99 podań. Modric chyba. Modric. Ja już go mam. Luka Modric. Ale patrzcie, co oddaje. Patrzcie, co oddają te piki. Zobaczmy trzeci. Ale tu emocje są, powiem wam. Co to będzie? Moments, może Neymar. 7 podania. James. No to już ten pik słaby. Zobaczmy może od końca. Od końca. 3 podań. David Garcia. I czy ostatni? To będzie w ostatnim. Mbappe, Neymar, cokolwiek. Proszę tutaj zawitać do mojego zespołu. Jest zwykły. Gabi Viega, nie wiem, czy to oddał za chwilę. No biorę oczywiście Sissoko, bo Modricia mam. Wezmę sobie Sissoko. Ile za tego Sissoko dają? O rany, taki tani jest. Wow. On ma takie statystyki, ja go potestuję pewnie. Kurde, szkoda, no był Modric, był win. Był na pewno win jeden. Chyba było brać pakę, no szkoda. Myślałem, że ten Sissoko jest zdecydowanie bardziej wyceniony niż na 80 tysięcy. No nic, na pewno go podtestuję w Food Champions. Zobaczymy, jak śmiga. No nie wiem, co o tym sądzić. Naprawdę, teraz mam mieszane uczucia. Halo, jej. No przecież miał być w moim piku Mbappe. Dzwoniłem specjalnie do was godzinę przed otwarciem pika. Miał być tu Mbappe. No ja myślę. Ma być w czerwonym piku Toc. Inaczej się nie dogadamy po prostu. Zrywam w takim razie współpracę. Rozumiemy się? Myślę, że przekaz jest jasny, tak?
Czyli jutro robię live'a, dobrze rozumiem, jutro robię live'a i okolice 15 dajecie mi czerwonego Mbappe. Dobrze rozumiem, tak? Ale przez te nieprawidłowości proszę jeszcze dorzucić Neymara w drugim piku. Dobrze? Ja 11 milionów wbijam co najmniej. Proszę być tak wyrozumiałym i dać jeszcze tego Neymara, dobra? No i to się szanuje. Dziękuję, do usłyszenia. Jakimś cudem uzbierałem, nie wiem jak, ale uzbierałem 15 tysięcy, także otworzymy sobie tą paczkę z piłkarzami z francuskiej ligi chyba tu. Co to jest? Paczka powitalna TOTS League One, zawiera 5 rzadkich złotych piłkarzy, w tym jednego z League One. Tylko jeden jest z League One? To się nie opłaca, no ale dobra, otwórzmy. No zaryzykujmy, myślałem, że to 5 będzie z League One. No właśnie, no to 15 koła, no trochę oskamowany jestem, tak szczerze. Zaha, z tego jeszcze jakiś tutaj pik z Totsem jest. Nawet dwa piki. Co my tu mamy? Niech będzie Fofana. Drugim. Todibo. No, to trochę lipa. Jeszcze na otarcie łez zobaczmy błyskawiczną rozbudowę. Przepalam Guendouziego, jak widzicie. I Carrasco, ten Guendouzi już mi jest niepotrzebny. Może tutaj jeszcze jakiegoś Totsa z francuskiej ligi trafimy. Do jednego już trafiłem, ale... No, liczyłem jednak więcej. Zawiodłem się na tym piku strasznie. Więc może tutaj podświetli się nam ładnie na niebiesko. Otworzyłem takich 4 czy 5 paczek takich. No mamy tutaj Harry'ego Kane'a i w żadnej nie było ani, naprawdę ani jednego Totsa. To już tak naprawdę ostatnia szansa, żeby dzisiaj, w dzisiejszym odcinku trafić Totsa z League One, bo jutro trafiamy co najmniej dwa. No bo otworzymy sobie nagrody za Food Champions. Dobra, ja nie gadam, błyskawiczna rozbudowa. Poszedł Beckham, czyli mój traf z ikony. Ale to dawnej ikony, nie tej dzisiejszej. Proszę, w końcu to, bo otworzyłem takie 4 czy 5 tych błyskawicznych rozbudow, żadnej nie było Totsa. To teraz, Totsik. Francja, bramkarz, Mika Manion. To jest taki skam totalny, ta paka. Tutaj się nie da chyba Totsa trafić. No mówię, patrzcie co to w ogóle jest. Manion, a widzieliście sami co przepaliłem. No, po prostu szkoda gadać. Tak, ja wiem, że to nie ma absolutnie sensu. Tak się cieszyłem, że tego Kimisia trafiłem. I teraz chcę go pożegnać na jakąś błyskawiczną rozbudowę beznadziejną, z której nawet to co nie trafię, ale czegoś nie robi dla was, dla widzów, żeby był content, także papa kapitanie, obyś jutro powiódł Bayern do zwycięstwa. Widzę, ale dobra. Jeśli tutaj będzie Mbappe, to nie wiem co zrobię, żeby był chociaż ten Toc. Proszę, i jej w końcu. Nie da się. Niech ktoś napisze, czy ktoś w ogóle trafił z tego Totsa, bo ja nie wiem, ja już straciłem naprawdę wiarę. Ile takich? 5, 6 chyba otworzyłem takich paczek. Absolutnie 0, 0 Totsu. Słuchajcie, ja nie jestem osobą, która się łatwo poddaje. To nawet nie jest moje już konto, tylko konto Krystiana, któremu wczoraj trafiłem Edera Militao. Kto chce zobaczyć reakcję, to wejście na kanał i zobaczcie sobie ten film. Znowu ta błyskawiczna rozbudowa. 5 takich paczek, 0 Totsów. Żeby teraz się to zmieniło, ja po prostu chcę zobaczyć Totsa z ligi francuskiej. Jakikolwiek. No i nie da się, nie da się. Naprawdę, czy ktoś z was trafił tu jakiegoś Totsa? Tu jest Walker 85. No, to są jakieś żarty po prostu. I jej daliście najgorszą paczkę w historii. No mówi się trudno. Zaryzykowałem z tym pikiem, posłuchałem się was. No i tym razem nie wyszło mi to na dobre. A szkoda, miałbym tyle foderu, żebym zrobił tyle SBC, no ale już trudno, mówi się trudno, trzeba się bawić FIFA. W zasadzie miałem Wina, bo był Modric, tylko że ja to Modricia, powiem szczerze, trafiłem 3 razy na moim głównym koncie. Raz jeszcze u Krystiana na jego bocznym koncie. Także no widzicie, że ten Modric do mnie wraca. Ten naprawdę będzie w moim klubie. Jak coś, to ja go mam, tylko że tutaj na Quixelu jest. No ale dobra, ja już wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że łapeczka w górę się należy mimo wszystko, także trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia dzisiaj na live'ie. Około 12 odpalimy nagrody za Food Champions. Myślę, że coś jeszcze wpadnie. Już zacieram rączki, także trzymajcie się. Cześć.